że bardzo bliskie, ale dosyć bliskie. Generalnie zajmuję się historią Pomorza, ale to jest mój kraj przede wszystkim. Jeśli ktoś mnie zapyta moja ojczyzna, nie powiem Polska, Europa, sobie powiem Pomorze. Moim miejscem urodzenia jest Szczecin i pewnie, że tak powiem, tam kiedyś tam zostanę pewnie gdzieś tam też pochowany, uziemiony. Natomiast to jest mój kraj, którego kocham, którego w przeszłości staram się troszeczkę nauczać i dzisiaj będę mówić o targach, o handlu Europy, ale w zasadzie poproszono mnie również, żeby dość duży akcent położyć lokalnie. I to ma również związek z Trzegardowem i okolicami z Pomorza, na terenie którego się znajduję. Wychodzę z założenia, że tak jak dziecko, tak jak żeście leżeli, tak jak moja córka leżąca najpierw, że tak powiem, w kołysce, no i łóżeczku, że tak powiem, poznaje najpierw to łóżeczko, własny pokój, własne mieszkanie, własny dom, własne podwórko, własną ulicę, dzielnicę, miasto, dopiero później okolice, region, a dopiero później jakąś abstrakcyjną Polskę, abstrakcyjną Europę, czy jeszcze bardziej abstrakcyjny świat, czy wszechświat, tak samo powinniśmy nauczać się od najmniejszej części, od tak zwanej małej ojczyzny, tam gdzie się wychowujemy. Jeżeli tej miłości nie poznamy, nie będziemy nigdy kochać czegoś takiego tak abstrakcyjnego jak Polska, czy później szerzej jak cywilizacja ludzka, jak świat. Nie ma innej możliwości. Tak poznaje piesek, tak poznaje człowiek, tak poznaje pantofelek swoje otoczenie. Niestety programy nauczania są takie, że zaczynamy od Egiptu i Mezopotamii, czyli od czegoś, co najprawdopodobniej w związku z wybuchami i tak dalej do Mezopotamii z wojnami raczej nie pojedziemy. Znam moich kolegów, którzy prowadzili tam badania właśnie w ramach akcji militarnej polskiej, no ale czym to się skończyło państwem islamskim? Nie oszukujmy się, samiśmy te wojny wywołali dzisiaj, kryzys tak zwany migracyjny. Mleko się rozlało, teraz musimy je wypić. Ale dajmy, że ludzkość nie takie migracje przeżywa. Europa, jeśli spojrzymy na historię, właśnie o tym też będę za chwilę mówić, jest cały czas znany taki publicysta, historyk niemiecko-żydowsko-amerykański Eugen Kulischer mówił Europe on the move, Europa w ruchu. Europa jest zawsze. Ale kiedy spojrzymy na historię ludzkości, to pierwsze wygnanie, wysiedlenie przymusowe, to już Adama i Ewy się poszło z raju. Więc to towarzyszy człowiekowi. Jest po 70 latach spokoju życia po II wojnie światowej, że już tak będzie zawsze. Nieprawda. Zawsze wędrowaliśmy. To był przypadek. Proszę was, że tej wojny 70 lat nie było i wszystko wskazuje na to, chyba że niedługo będzie i waszą rolą, widzę tutaj klasę mundurową, jest zrobić wszystko, żeby tej wojny nigdy nie było. Bo wojna to zawsze jest smród gnijących ciał, jest to cierpienie, lejąca się krew, mordowane, gwałcone dzieci, kobiety i w zasadzie całe społeczeństwa, narody i kraje. I proszę o tym zawsze pamiętać. Dzisiaj mamy niestety niesamowity boom na militaryzm i na wojnę. Chodzimy, oglądamy wszelkiego rodzaju rekonstrukcje, różnego rodzaju sprzęt wojskowy, ale pamiętajmy, do czego to prowadzi. Prędzej czy później prowadzi do wojny. Hitler prowadził militaryzm. Całą gospodarkę, mówimy o cudzie hitlerowskich Niemiec, ale ten cud był oparty tylko i wyłącznie o wojnę. Ona musiała ją uchodzić w 1939 do 1940 roku, inaczej Hitler zaczął, by musiał spłacać wielkie kredyty. I to państwo by jeszcze gorszą przeżyło jeszcze gorszy kryzys niż w roku 1929. Słynny czarny czwartek i wielki kryzys światowy pewnie chociaż ze skrzynia znać. Także pamiętajcie, że to, co jest niestety mundurowe, co jest wojenne, że z mojej perspektywy, ja nie jestem pacyfistą od razu dodam. W swoim środowisku uważany wręcz jest to wojenne, ale to, co mówię, można się za pacyfizm, ale tak nie jest. Prowadzi tylko i wyłącznie do zniszczenia. Co więcej powiem, każda polityka, każda wojna jest wypadkową kultury niestety. Kultury, w której dorastamy, w której żyjemy. I widzimy dzisiaj, jak bardzo jest wszystko modne. To jest związane z polityką, czego się uczymy. Co macie w podręczniku historii? Historię polityczną, jakiegoś Mieszka I, ale nie macie targów. A przecież Mieszko I nie wymyślił kraju i tak. Przede wszystkim nie wiedział, że był Polak. Bo coś takiego jak Polak nie istniało. Nie było Polski. W związku z tym to też uważam za straszny, raczej duży błąd, że my obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski, bo Polski nie było w 1966 roku. Był kraj Mieszka I, to był jego własny kraj, tak jak moja własna komórka czy długopis. I on mógł z tym krajem zrobić wszystko, co chce. Kraj to znaczy kraj. Nie ma czegoś takiego jak naród w tamtych czasach. I jeszcze długo nie będzie.
Co więcej, pamiętajmy, że narody to jest coś sztucznego. To jest tak jak plastik w fabryce produkowany. Was tutaj jest 40 osób, 50 może, nie będę liczyć. I powiem tak, nas by wystarczyło, gdybyśmy się zawzięli, jesteśmy w stanie w ciągu 2 tygodni stworzyć nowy naród. Naród nie jest przypisany od góry, od dołu, z prawej czy lewej, z przodu czy od tyłu. Narody się kreuje pewnymi narzędziami socjotechniki. Nie są przypisane pewnym grupom i w związku z tym nie mają cech. Mają pewne narody, czasami mamy takie, które posługują się jednym bądź nawet kilkoma językami, więc w związku z tym język też nie jest definicją, nie definiuje, nie jest tylko charakterystyczną narodu, nie zawsze. Także zachęcam Was do poznawania głębszego przeszłości i każdej innej dziedziny, która Was interesuje, bawi od muzyki popularnej, od hip-hopu, skończywszy, nie wiem, na disco polo, pewnie to jest uciachowe, ale patrząc na frekwencję stacji, która to nadaje, jednak duża część społeczeństwa tego słucha i ogląda, żebyście robili to dogłębnie, ze znakami zapytania, zadawali wieczne pytanie, takie najbardziej burdujące człowieka, przynajmniej jak mi się wydaje, dlaczego? Jeśli tak będzie gdzieś napisane, coś jest napisane na ścianie, nie widzę do końca, że pierwszy słów bądź i dzień na końcu chyba, też to musicie zadawać sobie pytanie, dlaczego ta osoba tak napisała, jaki miała w tym cel? Jeżeli idziecie z dziewczyną na spacer, usiądziecie na ławce w parku albo odwrotnie, dziewczyna z chłopakiem, bo tu są dwie płcie na sali, będzie coś brzydkiego napisanego na ławce wysygrowanego, to czy uwierzycie w to? Jeżeli uwierzycie, to nie usiądziecie na tej ławce, bo możecie się przestraszyć. Ale przecież dokonaliście podstawowej zasady, podstawowej metody historycznej, dokonaliście tak zwanej krytyki źródła. To źródło to jest ten napis krytyki wewnętrznej, która odpowiada na wiarygodność. Czy ten, kto to wyrył, ten napis jest wiarygodny? Nie, no bo to bzdury ktoś napisał. Usiądę na tej ławce, nic mi się nie stanie. Może będzie pisało się, że modowane to co innego. Ale w każdym bądź razie zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak jest? I od razu byłem z przyjacielem, jeden z psychologów, całkiem niezłych, Robert Rys, świetny publicysta, dziennikarz, mówi, że wszystko jest zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż wydaje się na pierwszy oka. I tak właśnie jest. Taka jest przeszłość, takie jest wasze życie. Czasami się kryjemy pod czymś, pod mundurem, pod garniturem, pod długimi bądź pod krótkimi włosami, a jesteśmy bardziej skomplikowani. I taka sama jest przeszłość. I znów, jesteście w szkole. Szkoła ma pewne obowiązki, macie pewne przywileje, ale szkoła ma pewne obowiązki. Uczenia, pod niestety dzisiaj egzaminy. Zdajecie egzaminy testowe, musicie wybrać odpowiedź prawidłową. Problem w tym, że ja nie znam odpowiedzi prawidłowej, bo historia jest bardziej czarno-biała. W zasadzie przez setki lat dotyczy, może inaczej, odnośnie setek lat dziejów Polski jestem w stanie zakwestionować wszystko, co jest napisane w waszym podręczniku. I podam na to dowody. Ale podręcznik jest tak skonstruowany, żebyście zdali egzaminy, żebyście cokolwiek wiedzieli. Ale ja od razu was proszę i apeluję, zadawajcie pytanie, dlaczego i czy na pewno. I zachęcam Was do podejmowania własnych samodzielnych studiów. Nie mam na myśli tylko studiowania, że pójdziecie na uczelnię taką czy inną, ale własnych studiów, czyli rozwijania własnych zainteresowań w oparciu o możliwy, tak jak Pani powiedziała, szeroki kręg poznawania, szeroki krąg źródeł informacji. Ponieważ będziecie mieli różne informacje, żadnej sprzecznej. Musicie się zastanowić, dlaczego ktoś mówi tak, a nie inaczej. A jakie jest Wasze zdanie? Bo najważniejsze, co można w życiu najlepsze osiągnąć, to mieć własny pogląd na daną opcję. Każdą. Od tego, co zjemy na kolację, po to, kogo wybieramy, aż po światopogląd religijny i polityczny. Żebyście to było własne, a nie narzucone. Żebyśmy nie byli lemingami, żebyśmy nie byli kształtowani jak te plastusie z plasteliny, tylko żebyśmy sami do czegoś dochodzili. Stąd zalecam do studiowania także między innymi na uczelnie. Uważam, że dobra uczelnia to jest taka uczelnia, która ma mikrokosłupy ludzi. Kręgosłupy zbudowane w szkołach, obrazu czarno-białego. Macie już tyle wiedzy, jesteście tak napakowani, że teraz pozostaje zbudować, rozbić tą wiedzę na drobne klocki i poukładać ją. Dzisiaj spróbuję, może niekoniecznie w każdej dziedzinie, ale troszeczkę pogmatwać czarno-biały obraz historii, bo on taki nie jest. Kiedy zastanawiamy się nad początkami państwa polskiego, to raczej mówimy, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest, bo to on przyjął chrzest i jego elita, nie Polska, bo jak mówię, nie było. Pytanie, czy on równa się Polsce? Jedni badacze mówią tak, inni, że nie, ale do dzisiaj nie wchodzimy. Jakie są podstawy gospodarcze? Za co zbudował Mieszko I? Ten dobrodliwy, starszy pan na banknocie 10-złotowym, za co zbudował kraj, który ostatecznie około 1000 roku przyjmie nazwę Polonia, czyli Polska.
Polsce. Spróbujmy sobie na to troszeczkę odpowiedzieć, ale żeby odpowiedzieć na to, musimy się cofnąć troszeczkę wstecz. Fragment mapy Europy Środkowej, rozpad Imperium Rzymskiego, ataki ludów barbarzyńskich, najczęściej germańskich, powodują, że upada stary model gospodarowania. W zasadzie gospodarka towarowo-pieniężna oraz miasta, które są siłą rzeczy związane z handlem, w zasadzie zanikają na terenie tej części tej Europy, właściwie Europy całej rzymskiej. Ja tutaj mam akurat fragment, który obejmuje ziemię Polski. Nie sprzyjały temu bardzo niespokojne czasy. I znów, wędrówki ludów. Te, co dzisiaj są, to jest w ogóle, to nie zostało oznaczone źródła. Kilkanaście tysięcy, nawet nie milion lat przyjedzie kogoś. To znika w masie Europejczyków. A tutaj mamy całe narody, całe ludy, czy nie narody, całe gęsty, całe etnosy przesuwają się ze Skandynawii, z Europy Środkowej, Wschodniej i napierają na Rzym. Co więcej, te państwa, które powstają na terenie Imperium Rzymskiego, te państwa barbarzyńskie są początkowo bardzo słabe. W związku z tym nie zabezpieczają handlu, nie zabezpieczają dróg, nie ma inicjatyw takich jak policja, nie ma bezpieczeństwa, nikt nie dba o drogę, o infrastrukturę. W związku z tym ten handel jeszcze bardziej się pogrąży. Ponadto powoduje to pewne przemiany jeszcze na stronie Rzymu. Chłopi, wieśniacy, mogliby się powiedzieć, zresztą nie jest najlepsze słowo, oddają własne gospodarstwa dużym posiadaczom ziemskim, tak zwanym latyfundystom. I natychmiast przejmują jak gdyby użytkowanie w zamian za pewne opłaty. Ale ten pan feudalny, tworzy się wtedy ustrój feudalny powoli, coś co jest wyznacznikiem dziejów średniowiecznych Europy, on ma obowiązek nie tylko bronić, ale również tych właśnie gospodarzy, ale również sprawuje nad nimi sąd. Tworzy się taki quasi poddański. Warto tutaj wskazać, że te wielkie latyfundia stają się autarkiczne, znaczy autarkiczne, czyli samowystarczalne. One nie handlują, one nie potrzebują wymieniać towarów z nikim na zewnątrz. One same produkują, bo przecież zgłosił się nie tylko chłop, który orze ziemię i zbiera plony, ale również kowal, zgłosił się również kołodziej, zgłosił się również człowiek od wytwarzania słoń, czyli te gospodarstwa są samowystarczalne, a to też nie sprzyja handlowi. Wszystko to, cały czas, tak jak powiedziałem, działa niekorzystnie na miasta, na handel, na które po prostu nie ma miejsca. Zanika w związku z tym pieniądz. Wiecie dobrze, że Rzymianie, Grecy, Fenicjanie wynieśli pieniądz, ale oni mają w obiegu mnóstwo monet. One przekraczają limes, czyli granicę rzymską, także na teren Europy Środkowej. I tutaj także moneta jest wykorzystywana ewidentnie do obrotu handlowego. Natomiast w tym momencie on znika. I chociaż niektórzy władcy, chociażby słynny Karol Wielki, biją monety, tutaj mamy właśnie monetę Dedal Karola Wielkiego, srebrne, bity z żywego srebra. Ale to dlaczego? Bo to jest napis. To jest manifestacja władzy, to jest takie godło. To jest, ja biję monety. To jest manifestacja władzy. Prestiż, a nie coś, co służy wymianie. Ewentualnie ukryciu możemy sobie zgromadzić 50 monet, zakopać, jesteśmy bogaci. Kiedy następuje uspokojenie sytuacji? Uspokojenie sytuacji następuje dopiero w połowie wieku X, kiedy krystalizują się te państwa, które dzisiaj znamy pod mianem Francji, Niemiec, cesarstwa ówczesnego rzymskiego, Włochy jako tako, państwo, powstaje państwa, cały szereg państw Europy Środkowej i Północnej. Szwecja się krystalizuje, Dania się właśnie krystalizuje, powoli Norwegia wokół Oslo, powstaje państwo polskie w czarnej dziurze zupełnie europejskiej. Przecież my nic nie wiemy o ziemiach polskich w IX, w VIII wieku. To jest jedyny, prawie jedyny rejon Europy, o którym nie mamy żadnych informacji. Ruś, Węgry, Chorwacja, późniejsza Serbia, to są... Bułgaria przeżywa okres rozbiegu i za chwilę upadku. Są państwa, które powstają w X wieku. Mówię o tym jako o długim wieku X. Wtedy rodzi się Europa, de facto dzisiejsza mapa polityczna Europy, no z pewnymi oczywiście zmianami. I właśnie wówczas powstanie tych silnych państw w Europie Zachodniej oraz powstanie tych nowych w Europie Środkowej, a także powstrzymanie przez te silne organizmy państwowe napadów Wikingów, no bo również powstające państwa skandynawskie nie powstrzymują te wielkie rejsy, te wyprawy wikińskie, powoduje to, że od X wieku, właściwie wieku XI, odczuwane są zmiany pozytywne. Zrastają plony,
wzrastają plony, zwiększa się liczba mieszkańców. Skoro z wnętrza zwiększa się liczba mieszkańców, to potrzebne są produkty rzemieślnicze, ozdoby, sukno, skoro stają się bogatsi. Następuje potrzeba wymiany handlowej. I powstaje, tak jak powiedziałem, Europa. Tutaj mamy słynny obraz, ilustrację z kodeksu, przedstawiający właśnie cztery ludy ówczesnej Europy. Słowiańszczyzny, Skawinię, Germanię, czyli kraje niemieckie, Galię i Romę, czyli Rzym, czyli Włochy. I to jest, proszę Państwa, przy Was coś, co powoduje początek wielkiego ruchu, który rodzi się gdzieś na terenach Holandii, pogranicza obecnej Francji, Niemiec, zwanej kolonizacją. Kolonizacją, którą my w Polsce nazywamy kolonizacją na prawie niemiecką. Ale ona się rozchodzi na zachód i na wschód Europę. Po krańce, po Gibraltar w wieku XV i po Wielkiej Księstwie Litewskim w wieku XVI, to jest pomiana wyższa królowej. Następowanie przebudowy gospodarki rolnej, ale także urbanizacja, przepraszam, miast. Dlaczego? Skąd to się bierze? Właśnie z tego dobrobytu wytworzonego przez powstanie państw, skrystalizowanie państw w X wieku. Dzięki tym nadwyżkom plonów odradzały się właśnie miejsca wymiany, już patrzmy bardziej lokalne. Miejsca wymiany to chodzi oczywiście o targ. Targ w dwojakim znaczeniu, miejsce, gdzie odbywa się wymiana i właśnie sam targ, targujemy się, sprzedajemy, handlujemy. Powstawały te miejsca, zwłaszcza na skrzyżowaniach dróg, przy zamkach, klasztorach, katedrach, ośrodkach władzy. Wokół nich osiedlali się właśnie ci handlarze, rzemieślnicy. To prowadziło do, można powiedzieć, do tworzenia takich osad handlowych, ośrodków, w których znajdował się plac targowy, czyli do wykrystalizowania pierwszych miast, rynków. Obok tych zwykłych targów pojawiły się również za pozwolenie władców targi specjalne, doroczne, zwane jarmarkami. W ogóle słowo jarmark, tak? Jar i markt. Jar znaczy po niemiecku rok i markt rynek, czyli roczny targ. Bardzo znane w Europie były tak zwane jarmarki szampańskie. Tutaj mamy XIX-wieczną litografię przedstawiającą jeden z jarmarków szampańskich, znane od XII wieku, gdzie przyjeżdżali władcy praktycznie z całej Europy do poszczególnych miast szampańskich. A na ziemiach polskich takimi znanymi targami były zwłaszcza targ dominikański, czy jarmark dominikański, do dzisiaj zresztą odbywający się w lecie w Gdańsku, dzisiaj bardziej jako atrakcja turystyczna. Wkrótce mieszkańcy tych osad targowych zaczęli domagać się oprócz praw ekonomicznych, czyli zwolnień z różnego rodzaju czynszów, podatków, także przywilejów politycznych, między innymi, że mają prawo zwoływania władz dla tych osiedli. Chcieli większej niezależności od pana feudalnego, że teraz my tutaj będziemy gospodarować, mówili. W związku z tym zawiązywali wzmocnione mocą przysięgi, wówczas to jeszcze coś się liczyło. Dzisiaj mam nadzieję, że też pewnie nie jest to tak częste, tak zwane komuny, czyli wspólnoty, communitas łacińskie. Rządzone były one przez kolegialne, czyli wieloosobowe władze. Proszę Państwa, to jest, można powiedzieć, coś, co prowadzi do powstania miasta średniowiecznego, samorządowego miasta średniowiecznego. Tutaj mamy obraz Witera Bruegela Starszego, przedstawiający właśnie rynek miejsc. Tutaj oczywiście mamy obraz tematyce religijnej, ale mamy takie lekkie pojęcie. I ten twór miejski istnieje w tej postaci, która właśnie wtedy się krystalizuje w wieku XI, XII, w naszej części Europy, w wieku XIII do dzisiaj. Do dzisiaj miasta są samorządowe, mają własne prawa, mają własne obowiązki, mają powinności, mają burmistrza. Przykład miasta średniowiecznego, co to za miasto? Trzybiane. Właśnie znów, po środku mamy rynek. Wszystko toczy się wokół rynku, placu targowego, handlowego. To wokół niego powstaje miasto. I wokół kościoła. Kościół tutaj troszeczkę oddalony od rynku, dlatego bo kościół jest starszy od rynku, nie w tej formie pięknej gotyckiej, ale tego potrzebuje. Wraz z rozwojem handlu, czemu sprzyjała również utrata wartości pieniądza, wróciła moneta. Dlaczego traci wartość? No bo każdy cwaniak król coraz mniej srebra prawdziwego dawał do monety. Był ją coraz cieńszą, dodawał do mieszki jakichś tam innych metali, także srebra w srebrze, czyli cukru w cukrze, było coraz mniej, jak to stara polska komedia. W
związku z czym ta moneta stała się dostępna dla bardzo przeciętnych ludzi, dla wieśniaków, drobnych rzemieślników. Oni zaczęli ją płacić. W Polsce wzrost emisji datowany jest dopiero na czasy Bolesława Śmiałego, ale pierwsze monety był podobny ze znakiem zapytania Mieszko I. Dzisiaj zdrycy raczej się z tego wycofują, numizma więc. A na pewno już Bolesław Chrobry, słynna moneta z tym takim kurczakiem, który miał być godło polskie, pierwotny orzech. Ale mamy bardzo ważne, bo to jest moneta z około roku 1999. Pierwsza nazwa Polonii. Prędzej się ta nazwa nie pojawia. Dopiero na tej monecie, którą datujemy na rok 1999, ma to związek ze Zjazdem Bliźnińskim i kanonizacją Wojciecha, biskupa prawie, wówczas świętego Wojciecha już. I ten Bolesław Śmiały dopiero, czyli 100 lat później, zaczyna masowo wypuszczać monety, ale tak naprawdę stają się one średnim płatniczym w Polsce dopiero w wieku XII, kiedy wybierają z obiegu płacidła. Co to były płacidła? To były takie srebrne, czasami żelazne siekierki. Tu mamy płacidła właśnie siekierko-podobne. Największy skarb takich płacidła z IX wieku odkryliśmy kilkaset kilo w Krakowie. Ktoś go schował, ktoś go ukrył, znaczy coś tam się działo. Wojennego. Stąd w ogóle nazwa płacidło, tak zwanego płatka, ponieważ na ziemiach polskich, na ziemiach czeskich mamy poświadczone źródło, nie znaleźliśmy ich archeologicznie, no bo to zginęło. Fragmenty lnianej tkaniny, tak zwane płatki, no to nie się nie zachowało. Jak wyglądały z kolei początki targów i miast bardziej w naszej części Europy, Europie, która nie ma tradycji rzymskiej. Tam, gdzie nie ma pozostałości wielkich miast, które wystarczyło zasiedlić albo w ruinach i wokół dawnych świątyń zbudować nowe miasta. Tam te miasta wyglądają inaczej. To, co pokazałem w Trzebiaku, to jest raczej model miasta na wschód i północ od Renu i Dunaju. Ten naszego miasta środkowoeuropejskiego. Przede wszystkim, czy teren ten był terenem, który, może inaczej, co eksportowano stąd? Przede wszystkim były to towary takie jak futra, skóry zwierząt, bursztyn. Ale proszę Państwa, najcenniejszym towarem, który stąd wyjeżdżał do całego ówczesnego, nie bójmy się powiedzieć, tego z świata, byli niewolnicy. Handel właśnie niewolnikami ustawał teoretycznie po przyjęciu chrześcijaństwa i ugruntowaniu zwłaszcza jego w tej części Europy. Prawo kanoniczne zabraniało sprzedawania w niewolę chrześcijan, bo innych nie mówiono. Innych można było być niewolników. Ta zmiana mentalności następowała jednak bardzo powoli. Wspomniany przeze mnie Adalbert, czyli Wojciech, biskup praski jeszcze przed śmiercią, bo musiał żyć, upominał swojego władcę czeskiego Bolesława Księcia: nie pozwól handlować i sprzedawać chrześcijańskich niewolników. Dlaczego? Bo Praga był największym centrum sprzedaży niewolników w ówczesnej Europie. I nie tylko chyba środkowo. Co więcej, gdzie ci niewolnicy wędrowali? Do krajów arabskich, do arabskiej Hiszpanii, ale także do krajów Azji Centralnej, do Bagdadu, do ówczesnej Persji, do krajów Chorezmu, czyli gdzieś tam w rejonie Syrdarii, Hamurdarii, do Środkowa Azja, właśnie stąd, z Europy Środkowej. I mówi zresztą o tym Ibrahim Jakub, znany przekaz z połowy wieku X, że Praga jest największym centrum handlu niewolników i że całe kolumny niewolników wędrują z Europy Środkowej, oczywiście pod, nie powiem, no, pod włóczniami, bo nie było broni palnej. Tak? Źródła arabskie wskazują, że za Słowian do Europy Środkowej, że w zamian za tych Słowian do Europy Środkowej, ale także północnej, bo w tym procederze brali udział również Skandynawowie, trafiał masowo srebrny pieniądz arabski, tak zwany dirhem. Tutaj mamy przykład arabskiego dirhema. Srebrnej monety z bardzo dobrego srebra. Masowo skarby, czyli depozyty, ziemne depozyty takich monet srebra, czasami ciętych, w postaci siekańców, fragmenty. To znaczy, że to, co się znaczyło, było odkrywane w całej Europie Środkowej i Wschodniej. My widzimy mapę. To są skarby dirhemów sprzed roku 1960. Po tym nagle Elektryko powie obskryt, prawie tego nie mamy. A skąd mamy datowanie? No bo dirhemy są, tak jak każda moneta, wskazuje władcę, który ją wydał.
czyli możemy datować. Wiemy, kiedy poszczególni władcy panowali. Proszę zwrócić uwagę, ziem polskich nie ma ich tylko na terenie Małopolski, wokół Krakowa, a nie ma ich na terenie Czech. Tutaj chyba inne płaciło było za niewolników, już mówiłem, że Czechy i Praga to jest centrum, ale praktycznie cała Europa Środkowa Północna jest zasiana wilkiem. To pokazuje, gdzie handlowano i skąd ściągano niewolników. Szczególnie dużo skarbów zmagazynowano w ziemi około roku, w latach 50. X wieku, czyli tuż przed wyłonieniem się państwa polskiego. Na co to wskazuje? Piastowie budowali państwo polskie w oparciu o sprzedaż niewolników. Z tego brali kasę. Zaraz powiemy sobie, skąd ich brali. W związku z tym ilość znalezionego kruszcu wskazuje, że skala tego procederu w skali Europy była olbrzymia i dochodziła do ponad kilku, jeśli nie kilkunastu tysięcy niewolników sprzedanych w ciągu roku. To są olbrzymie masy, chyba więcej niż byśmy Murzynów przetransportowali tak zwanego Nowego Świata w XVI, XVII i XVIII wieku. Słuchajcie, prowadzący przez Polskę teren dzisiejszej Polski szlaki generalnie nie należały do najważniejszych ówczesnych szlaków ówczesnej Europy handlowej. Były to przede wszystkim szlaki równoleżnikowe. Jeden z wzdłuż Bałtyku prowadził Bodanów. Mówię o tym Wulfstan, który podróżuje z Hadeby, to jest okolicy dzisiejszego Szlesingu do Truso, to są okolice dzisiejszego Elbląga. Drugi taki szlak lądowy z Bułgaru nad rzeką Kamą, gdzieś tam z okolic dzisiejszego Stalingradu, był przez Kijów, Kraków, Pragę, na zachód przez Werdenę, na zachód Europy. I to był główny szlak niewolników. Natomiast był bardzo ważny szlak południkowy, tak zwana droga od Waregów do Greków, wspomniana w ruskiej kronice powieści minionych lat, która wiodła z terenów Szwecji poprzez to rzeczę Dniepro na Morze Czarnym i dalej do Konstantynopola. I to był z kolei szlak handlowy między Skandynawią a ówczesnym Bizancjum. Mamy materialne ślady tego handlu niewolnikami. Uważa się, że specjalne groty drewniane, oczywiście budowane na wzgórzach, olbrzymie, ten największy na szacownicy nad rzeką Dunajec, właśnie wzdłuż tego szlaku, o którym mówiłem, Kijów, Kraków, Praga. On jest pusty, on ma tylko wały, przebadany został bardzo dokładnie. Po środku tylko centralnej części stoją dwa budynki. On jest pusty. Do czego służył gród? To nie było refugium, miejsce, gdzie się uciekało. Był na szlaku położony. Groty refugialne, do ucieczki leżą raczej w lasach schowane. Nie leżą na szlaku. To po co on był? Archeologowie i historycy mówią jedno. To jest gród, gdzie przetrzymywano tysiące niewolników. To był punkt etapowy. Być może w tym grodzie piastowie sprzedawali niewolników swoich przemyślników i dalej już byli pędzeli masy. Tysiące niewolników spędzamy powrozami przez Europę. To był pewnie punkt etapowy. Jak było to masowe, wskazuje również pewne słowo. Sklawus, niewolnik, ale przecież to jest to samo co sklawus. Sklawus, to jest Słowianin. W języku łacińskim, ale także w języku arabskim słowo niewolnik oznacza Słowianina. Pokazuje, skąd brano wówczas w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia po naszej erze niewolnik. Właśnie ze Słowiańszczyzny. Tak jak powiedziałem, generalnie ziemie polskie te wielkie szlaki omijały. Chociaż powiecie, a Kraków? Kraków nie leżał wówczas w tej Polsce. Kraków dopiero został zdobyty przez Mieszka I i to zapewne w końcu jego panowania. Handel dalekosiężny w gospodarce wczesnej Polski aż do XIII wieku nie odgrywał w zasadzie żadnej roli w rozwoju gospodarczym. A nasze polskie, nazwijmy to targi, rozwijały się tylko i wyłącznie na podstawie wymiany lokalnej. To powoduje też, że mamy o nie bardzo mało świadectw źródłowych, no bo skoro coś jest bardzo lokalne, nie jest zapisane w kronikach. Mamy kilka pasusów mówiących o targach z czasów powstawania państwa polskiego. Jeden bardzo ciekawy o moście targowym wspomina Titmar. Dlaczego go wspomina? Bo mówi, że są tacy, którzy nie przestrzegają przepisów Bożych, 10 przykazań, grzeszą. To im coś przybito do tego mostu targowego i dano nóż. Pozostawią go do wyboru. Albo sobie coś odetną tym, czym grzeszą i pójdą w ślad wolnym, albo będą tak długo stali na szkole. No tak normalnie myśli. Teraz zrobimy przerwę. Polecam ten fragment, jeżeli kogoś interesuje spojrzenie na grzechy i
wierności, czy ewentualnie do przemierzania się u biskupa Dietmara. Słuchajcie, skąd brano niewolników? W ciągu ostatnich 40 lat w Polsce bardzo zostały zaawansowane badania archeologiczne. Przebadano zwłaszcza centrum państwa polskiego. Do niedawno mówiono, że państwo polskie, tak jak to kiedyś historycy XIX-wieczni pozytywiści mówili, a później marksiści przez długi czas, powstawanie państw jest to proces trwający dziesiątki, jeśli nie setki lat. A dzisiaj, proszę państwa, okazuje się, że tutaj mamy państwo polskie z najważniejszymi ośrodkami, mapa przygotowana przez panią profesor Wojciechę Kręc z Poznania. Zobaczcie. Mamy główne na czerwono, myślę, że widać, grody wielkopolskie. Poznań, Bierz, Ostrów Lewnicki, Gniezno, Grzybowo, wielkie grody. Wszystkie one powstają po roku 1940. Prędzej teren wielkopolski centralny między Poznaniem, Gniezdem, Miną, Wrocławiem, Koninem, jest to pustka ostatnicza. Tam w zasadzie nie ma osiedli. Natomiast większość osiedli to jest na południu i na zachód od Poznania. I nagle około roku 1950 one znikają. Zostają spalone, zniszczone i od tej pory przez prawie 100 lat jest tam pustka ostatnicza. Nastąpiła depopulacja, czyli odludnienie tego terenu. Co się stało z tymi ludźmi? A jednocześnie tam, gdzie powstają te wielkie grody, wokół Gniezna zwłaszcza, mamy całe nagromadzenie srebrnych skarbów, właśnie z lat 50. i 60. wieku X, skarbów srebrnych. Pokazuje to, że ludność z południa i zachodu Wielkopolski przeniesiono, zmuszono do przesiedlenia, a sporą część sprzedano niewolę. Ale dodajmy, cytując tylko tytuł znanej powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, tak powstaje państwo polskie. Czyli ten dobrotliwy pan Mieszko I, budując państwo, swoje państwo Mieszka, mordował, palił, gwałcił, przesiedlał i sprzedawał swoich współplemieńców Słowian w niewolę arabską. Co się stawało z tymi niewolnikami? O tym nie dodałem. W tych marszach, kolumnach do Pragi dalej z Pragi do Verdun. I na rynku w Verdun mężczyźni byli pozbawiani tego i owego. Kobiety przebierane, ładna czy nieładna i dalej sprzedawani Arabom. Taki był los Słowian. I nie tylko w tym Polan, bo przecież tam wokół Poznania nie zamieszkali Polaki. Właśnie Mieszko I, jego ojciec, to oni budują państwo polskie. Nie wcześniej. To nie jest proces, który ma setki lat. To jest pstryk. Czyli pokazanie legendy o popielu ma chyba... Legenda o popielu ma bardzo dużo chyba racji. Pokazanie, że władził na dynastię, jak inne państwo. I nagle powstaje Piast i jego synowie. Tylko, że to jest za długo. Ten popiel to miałby być w IX wieku. To powstaje w przeciągu 20-30 lat państwo polskie. Skąd Piastowie się wywodzili? Badania archeologiczne pokazują nam dwa możliwe ośrodki. Albo Kalisz, albo Bierz. Wszystkie inne były zrównane z ziemią, no tylko te dwa są rozbudowywane na starym miejscu. Jest rozbudowa, a nie jest zniszczenie albo budowa grodu w nowym miejscu. I teraz możemy oczywiście rzucać monetę, z którego. Co więcej, podobne zjawiska depopulacji widzimy na Mazowszu, dużo też na terenie dzisiejszej Ukrainy. Co więcej, wiemy, że ten model postępowania również czynili władcy norwescy, władcy szwedzcy, władcy duńscy. Tak rodziły się te państwa w Europie Środkowej. Poprzez wymordowanie przeciwników obcych plemion, a resztek z nich albo sprzedanie w niewolę, albo przesiedlenie. Co więcej, to niewolnictwo, to zjawisko, może inaczej, to zjawisko przesiedleń jest widoczne praktycznie we wszystkich źródłach z tego okresu, kiedy Brzetysław napada na Polskę w 1038 roku, przesiedla całe wsie, całe grody. No właśnie pierwszy, ze mnie wspomniany, został przesiedlony pod Pragę. Tam powstaje miejscowość właśnie z ludności wieckiej, z Polaków. Bo plemię Polan właśnie wielkopolscy zamieszkiwał. Dlaczego? Po co to robiono? Faktycznym celem większości tych konfliktów, jak widać, było pozyskanie niewolników i przesiedlenie ich.
Wiemy z późniejszych źródeł, że kiedy Pomorzanie wyprawiali się do Wielkopolski albo Polacy wyprawiali się na Pomorze, to tylko po niewolników. Czesi na Polaków, Polacy na Czechów, po niewolników to oczywiście powoduje wyprawę odwetowej tak koło Macieju. Bo nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o skarby, nie chodziło o piękną żonę na księżniczkę, tylko chodziło o dziesiątki, setki bądź tysiące niewolników. Stąd mamy liczne osady jenieckie, liczne Prusy, liczne Pomorzany na terenie Polski. To są osady jenieckie, wprowadzono Prusów, wprowadzono Pomorzan i tutaj ich osiedlono, myślę na Śląsku, Wielkopolsce, Małopolsce, na Mazurze. Co więcej, te przemieszczenia mas ludności i mieszanie jej, bo trochę stąd dalej wsi na tym grodzie umieszczano, pozwalało miastom niszczyć tradycyjne wspólnoty i potencjalny opór. Bo wiadomo, że jak mieszka tu rodzina, druga rodzina, oni się dogadają, mogą wystąpić przeciwko nam. Księcia pewnie pozbawiano głowy, albo osierdano, albo kastrowano, pozbawiając go publicznie jego całego dostojeństwa, jego księcia konkurencyjnego, tak? A tutaj, a ludność mieszano, drody palono, żeby ślad nie pozostał, nazwę plemienne niszczono, tak powstawała Polska. I tego podręczniku nie znajdziecie. To jest cały czas ten dobry pan z 10 zł. Co więcej, te same metody stosował, przez wieki stosowali władcy. Tak stosowali konfiskatorzy, niszcząc stare ośrodki inkaskie, azteckie na terenie Mezoameryki. Dalej to stosował Józef Stalin, przesiedlając nas z ludności wewnątrz Związku Radzieckiego. To jest ta sama metoda, budowa nowego społeczeństwa. Nie chcę przepowiedzieć, że ktoś po pierwsze był tak mądry jak Stalin albo w drugą stronę, ale to jest pewna metoda postępowania i budowy, kreacji nowych krajów, nowych narodów. Stąd też, co powiedziałem o budowie narodu. To jest twór sztuczny. Tutaj mamy kolejną jeszcze mapę właśnie z tymi centralnymi grodami państwa polskiego. To właśnie tutaj tworzy się wzrok państwowości Polski. A pierwotnie, wcześniej wszystkie grody, ośrodki znajdowały się tu, a one nagle znikają. Nie ma ich. W połowie X. To takie tylko przypomnienie. Kiedy kształtuje się państwowość miastowska w połowie X wieku, krystalizująca się władza, umacniająca się władza piastu, obejmuje również kontrolę nad tymi lokalnymi, o których mówiliśmy, targami, miastami handlu. Stają się one instytucją państwową, jako część tak zwanych monopolii monarchii. Bo w tej chwili mówimy o monarchii patrimonialnej. Monarcha jest ojcem, pater. Wszystko należy do niego, mówię w tym przypadku długopisu. To on daje prawo, a nie zabiera organizowania prawa. Od tej pory tylko miastowi mogli wskazywać, gdzie, kiedy i za jaki podatek, za jaki czynsz mogły odbywać się targi. Chodziło o tak zwane regale, czyli prawa przynależące regnum, czyli królestwu, rex, król bądź duc, ducale, ducale, czyli księstwo, czyli księciu, jeśli nie był koronowany. Targi za to stały się miejsce manifestacji władzy. To tam mówiono, jaka jest wola księcia, to tam pokazywano monety księcia. To pokazało, o, książę, tak? Ale też, proszę Państwa, rozrywki, bo w końcu targ to i pijaństwo, to i prostytucja i tak dalej. To i w końcu karczma. Karczma, która jest miejscem poboru podatków, a nie tylko hulanki z Awolia, jest w słynnym wierszu Otwardowskim. Targi istniały przy głównych drogach, ale też powstawały w miejscach przepraw, na skrzyżowaniach szlaków. Później stawały się elementem uposażenia instytucji kościelnych. Dla wielkich klasztorów nadawane było prawo organizowania targów. Także tutaj ten wielki, jeden z największych, najstarszych klasztorów pomorskich, dzisiaj nieistniejących pod Trzebiatowy, mamy na myśli Białopoki. Tam był taki wielki klasztor przed reformacją. On również posiadał prawo organizowania targów. A targ był organizowany w świetle pewnego prawa, które dawał mu wolność. Mimo że społeczeństwo było mocno zhierarchizowane, na targu wszyscy byli sobie równi. Prawo mówiło się o prawie targowym, czyli jus forense. Forense forum, fore, czyli rynek, targ. Dodajmy jeszcze a propos rzemieślników, że rzemieślnicy mieszkali przy grodach, tak zwanych podgrodziach, ewentualnie też w osadach służebnych. Znacie pewnie te nazwy typu szczytniki, skotniki, winiary i tak dalej. To były miejsca, gdzie ta ludność wyspecjalizowana mieszkała. Trzeba byłoby jeszcze powiedzieć o tym, że to państwa śniczesno-piastowskie rodzące się jest oparte o tak zwaną zasadę wodzowską.
i drużyny. To mierz po pierwsze stojący na czele drużyny, to drużyna jest urzędnikami, to drużyna niszczy tamte lokalne struktury władzy, wprowadzając swoje własne, czyli książęce. To drużyna, że tak powiem, wyjada główny dochód, zarobek, przybytek, plony danego chłopa. Ale ten chłop uważa, że to jest normalne, bo nie zna innego świata. My dzisiaj też się generalnie zgadzamy, że to jest rady 2000, czy 300 tysięcy, tak? Nie podskoczymy. No bo tak jest stworzony ten świat. I teraz, proszę Państwa, tutaj mamy przykład innego grodu, kamienia pomorskiego. Jedynka to jest gród, dwójka to jest podgrodzie. Wszystko się później stało miastem średniowiecznym, ale właśnie gród książęcy i wokół, tutaj mówimy o warunkach pomorskich, wokół podgrodzie rzemieślnicze. A obok niego targ, tu gdzie mamy trójka, to jest katedra świętego Jana Chrzciciela, tak? W kamieniu pomorskim przepiękna, polecam, ale ona została wybudowana w miejscu targu. Dlaczego katedra kościół na miejscu targu? Bo dobrze, ale mamy w Szczecinie. No bo tam są ludzie, no gdzie budować kościół? Tam gdzie nie ma ludzi, czy tam gdzie są ludzie? Tam gdzie są ludzie. Podobny przypadek też w Wolinie. Kościół na targu. Inforo. Gdzie odmoc Bambery Kościół Pomorza w 1124 roku, a później w 1928 roku? On przyjeżdżał, gdzie był targ. Bo tam były dziesiątki, setki, siedem tysiące ludzi. To tam odbywała się nauka i chrzest po paru tygodniach. Tylko tam nie są ludzie. Nie przyjeżdżał tam, gdzie nie ma targu. No bo tam, gdzie nie ma targu, nie ma ludzi. Ewentualnie tylko gaz. I tak naprawdę przemiany tego modelu targowego i handlowego dopiero zostały wprowadzone w wieku XIII razem, kiedy na tę ziemię pojedzie tak zwana kolonizacja na prawie niemieckim. Tutaj mamy przykład Szczecina. Zwróćcie uwagę, znów już mamy rozwinięty ośrodek Gród Podgrodzie w ciągu XII-XIII wieku. Właściwie koniec XII wieku powstaje kościół do kraju Pawła, właśnie znów poza grodem, poza podgrodziem, także to prawdopodobnie tu był Pan. Kolejny kościół powstanie tutaj, gdy mamy rynek Starego Miasta w Szczecinie, rynek ziemny, kościół świętego Mikołaja też. Dlaczego tam? Bo tam jest miejsce handlu. Kościół świętego Jakuba, kościół niemiecki, dzisiejsza katedra, powstaje obok rynku komisyjnego i rynku węglowego. Dlaczego? No bo kościół musi być koło rynku. Bo tam są wierni, potencjalni i faktyczni. No i przejdę do trzeciej, ostatniej części. Sfery bałtyckie. Trzecia sfera. Mówiliśmy o kraju, o zachodzie Europy, myśmy o Europie Środkowej z nasileniem na Polskę, teraz o sferze Bałtyku. Myślę, że całą charakterystyczną sfery Bałtyku i Morza Północnego jest istnienie tak zwanych emporiów handlowych, zwane Seehandelsplätze bądź Ports of Trade na Oceanie. Są to miejsca, czasami w źródłach jest to też nazywane portus, wik albo emporium. Wzorem dla tych ośrodków, które tutaj mamy wokół Bałtyku, pokazane nie wszystkie na tej mapie, są podobne ośrodki z VII wieku na wybrzeżu fryzyjskim i w Anglii, czyli wokół Morza Północnego. I właśnie kiedy Skandynawowie w wieku VIII ruszają na pierwsze, jeszcze niekoniecznie podboje wikińskie, ale penetrację Europy Zachodniej, widzą, że tam jest tak bogato. I ten model ośrodków handlowych przenoszą wpierw do Skandynawii. To bardzo dynamizuje handel w tej części Europy. Te ośrodki handlowo-rzemieślnicze powstały w Rygę, piękna romańska katedra. Dalej mamy Hus, Hadeby. Może pokażę tu najsłynniejsze ośrodki Rygę, tam Lutarni, Hadeby. Niestety nie wziąłem wskaźnika laserowego, będzie trzeba pobiegać troszeczkę. Dalej na Gotlandii, Wisbi, Birka w Szwecji, niedaleko Sztokholmu i na terenie Sujeszczyzny, Stara Ładoga, Nowogród, Psków. Na terenie państwa Bałtyckich, zwłaszcza Wisia Kałty, dalej Truso, Janów Pomorski, niedaleko Elbląga i na terenie już powiedzmy Polski, prawdopodobnie Gdańsk, Puck, odkryty ośrodek portowy pod wodami Zatoki Puckiej. Dalej Kołobrzeg, Gmarny Świerubie, Wolin, Szczecin, Metzlin, Ralsby, to jest błąd, Oldenburg, Rerik, czyli Grosz-Szypeldorf, koło Wismaru, tutaj Oldenburg powiedzmy, to jest teren Sunejszczyzny. Mężczyzny na Bałtyckim. Doprowadziło to do powstania interkontynentalnej sieci kontaktów. To wymiana handlowa wokół tych, pomiędzy tymi osiedlami powoduje to, że nigdy wcześniej i nigdy później nie można nazwać Bałtyku jeziorem, ale wówczas tak.
Te wszystkie osady powstają według jednego wspólnego modelu. Handlują bardzo podobnymi rzeczami. Co więcej, to są osady wieloetniczne. Adam Zbreby o Wolinie pisze, że tam mieszka przynajmniej 5 nacji. Grecy, Stasi, Skandynawowie, Duńczycy. Grecy, jacy Grecy? Chyba chodzi o Rusini. Przecież nie z Bizancji. No i Słowianie oczywiście. Co więcej, każdy z nich może uprawiać tam wolno swoją relikwię, tylko nie może jej manifestować. Gdzie mamy w nowoczesnej średniowiecznej Europie taki przykład liberalizmu i taki przykład wolności? Nigdzie. Tylko w tych ośrodkach wokół Bałtyku. Największe z tych osad, znaczy były to małe miejscowości, 100, 200, 300 mieszkańców tak liczymy, ale największe z nich, tak jak Wolin na początku wieku XI, mógł liczyć nawet 10 tysięcy mieszkańców, to jest dwukrotnie więcej niż dziś. Była osada rozpięta na przestrzeni 3,5 km wzdłuż rzeki Dziw. W IX, większej części X wieku te osady przeżywają swój największy rozwój. Prowadziły handel dalekosiężny, głównie morski, ale także lądowy. Cechą charakterystyczną jest wydobywane przez archeologów bogactwo asortymentu, które jest sprzedawane. Od produktów przemiosła własnego po arabskie srebro, ale także jedwa ściągane z Chin. Czyli widzimy, że czym handlowano wszystkim. Ośrodki te budowano w miejscach naturalnych portów, w ujściach rzek. I tutaj jest bardziej na wybrzeże polskie, od Kołobrzegu, od Świerubia, aż do Pruska nie ma nic. Czy by nic nie było? Chyba raczej archeologowie tego nie odkryli. One były części, to są tylko wybrane oczywiście na tej pani. Początkowo były to osady otwarte, później otaczano je wałami. Inną cechą był oczywiście związek funkcji, może raczej dominacja funkcji gospodarczych a politycznymi. Żaden z tych ośrodków nie był centrum politycznym danej ziemi. Owszem, dany lokalny książę sprawował nad nim opiekę, dawał mu opiekę, czerpał z niego zyski, ale on tam w zasadzie nie rządził. Były to niezależne republiki, można powiedzieć, kupieckie. Tutaj mamy ten słynny relik, Los Schimmeldorf koło Wismaru. Widzimy nad zatoką położony port, znajdował się takim kanałem, żeby powiedzieli, w porcie. To tylko taki krótka przebieżka. Najsłynniejsza osada Hadeby. Otoczone nie jest to dobrze widać, ale mamy napis Halb Kreiswald, czyli dookoła wieku wał zniesiony w X wieku. Wielkie, kilkunastohektarowe osiedle, kilka tysięcy mieszkańców wewnątrz, również cmentarze swoje już położone. Tak widać, tak dzisiaj wygląda ten wał. Zdjęcie robimy już pół roku temu, znaczy na wiosnę jeszcze liści nie było. Zwróćcie uwagę, że on dzisiaj ma ponad 10 metrów wysokości, jaki musiał być rzeczywistości. Tam dalej rzeczka, później stąd jest przerwa w fale. To jest kamień, który upamiętnia pierwsza zmianka o Hadeby 1804 rok. Co się okazuje? Duński król najeżdża słowiański relik, przed chwilą pokazany, i przemieszcza całą ludność do Hadeby, bo on wie, że to jest ludność stolna. To są chłopcy, nie będą dalej prowadzili Hadeby. Taki jest początek tego ośrodka, czyli znów przeniesienia mas ludności. Oczywiście te masy nie liczymy jak po II wojnie światowej osiedlenia. To jest kilka, może tysiąc. Pewno nie więcej. Ale jeśli elit przeflansujemy, to cały dom pauza na mięcie. Wszystko w zasadzie. Hadeby jest połączone, widzimy tutaj ten właśnie półokrąg, to jest Hadeby nad Zatoką z całym systemem umocnień. Umocnień budowanych od mniej więcej 600 roku między wczesną Germanią a Danią, między Niemcami a Danią. Te umocnienia były rozbudowywane przez setki lat. Jak widzimy na mapie topograficznej z XIX wieku, również są wyznaczone, chociaż pewnie nie dokładnie zobaczyć, ale wał od zachodu rzeka Treno, od drugiej strony fiord wcinający się w głowę Jutlandii i te 12 km umocnień z czasów pierwszego tysiąclecia naszej ery, a także początku XII wieku, gdyż jeden z władców duński Waldemar budował, niestety plan jest biały, niestety nie widać w źródniku, ale tylko pokazać, macie różne mapy, różne granice, XIX-wieczne propozycje granic między Danią a Niemcami. I tutaj mamy Szlezwik, jest zaznaczone, ale jest podane wielka. Do XIX wieku dla Duńczyków było to tak ważne miejsce, zwłaszcza, że na tych wielkich umocnieniach oni się bronili w wieku XIX podczas wojen duńsko-polskich. Tak dzisiaj to wygląda, te cegły to są jedne z pierwszych budowli cegłanych na terenie Europy Środkowej, zniesionych przez Waldemara, pierwszego zwycięskiego w połowie XII wieku. Tak zwany wał Waldemara.
Boże darujemy. I właśnie pokazanie, jak wojna w 1864 roku miała również miejsce między Aniemcami, Prusami, w zasadzie właśnie też w rejonie Lady Wilke. Było to miejsce, które w tradycji Danii znajduje się upamiętnione. I teraz zobaczcie, mamy kolejny ośrodek. To jest Oldenburg w Holsztynie, dawny słowiański król. Zwróćcie uwagę na potęgę trwał. Tam macie dom z tyłu. Do dzisiaj. To jest kurujący grodzisko nad całym miastem. Męcnin koło Ankla, po drugiej stronie Zalewu Szczecińskiego, groby łodziowe. Te kamienie są ułożone w formie łodzi. Tutaj mamy jednoznaczny dowód mieszkania Skandynawii. Czyli nie ma czegoś takiego jak państwo czesnopiastowskie, jak te ośrodki, które są hetery, które są monogami, które po prostu mają tylko jeden naród, jedną nację. Nie ma czegoś takiego. Wiemy dzisiaj, że Mieszko I wykorzystywał drużynę wikińską. Właśnie do tych podbojów wielkopolskich i nie tylko. Są groby wikingów, Skandynawów odkryte wokół jeziora, wokół Ostrowa Lewickiego. Wiemy to już na pewno. No i oczywiście ten folium przez takie wspomniane, składający się z kilku osad na północy Srebrnego Wzgórza, dalej Ogrodu, dalej części centralnej, tutaj mamy gdzie literkę A, to jest tak zwane Przedmieście, i tu gdzie dziewiątka i dziesiątka, to jest Galgenberg, Wzgórze Wisielcu. Każda z tych osad miała własny port. Olbrzymie osiedle ciągnące się na prawie 4 km z północy na południe. Mamy dzisiaj datowanie dendrochronologiczne, możemy wskazać, kiedy zostało, kiedy i co zostało i gdzie wybudowane. Wiemy, że w tym Wolinie miał znajdować się garnek wulkana, czyli latarnia nosa, pierwotna, pewnie właśnie tutaj gdzieś w południowej części. Wiemy, że zabudowa mieszkalna położona w formie regularnej siatki ulic. Poszczególne części osady były oddzielone od siebie pewnymi wałami, bądź rowami. Ulice były moszczone drewnem. Co więcej, te ośrodki były również lokalnymi ośrodkami kultu, tak pogańskiego, jak i chrześcijańskiego, ale bardzo często naraz. Mamy wzmianki, że w ośrodkach jak KDB, Birka czy Wolin funkcjonowały kościoły chrześcijańskie, a obok nich świątynie pogańskie. Bardzo różny był los tych osad. Najczęściej nie przeżyły połowy wieku X, czyli kiedy powstają duże, scentralizowane państwa, one upadają. Przeżywa w zasadzie tylko Wolin i zostaje włączony w obręb większej jednostki politycznej, ale chyba nie Polski. Mamy wzmianki źródłowe, że w roku 986 w Julinie, chyba raczej w Wolinie, umiera król, władca Danii, Harald Świnosęby, co upamiętnia już dzisiaj nieistniejących kamieni rolniczych, ustawiono nowy na jego miejscu, ale ten jest zdecydowanie ciekawszy, co to pokazuje w prezentacji. Nie ma to miejsca dla Polaków, mimo że może jeszcze zaraz do tego mimo dojdę, dygresja. I kiedy ten Harald Świnosęby umiera, jego syn toczy z tym wojny, dlatego on umiera, bo zostaje ranny. I on zborczycy, Wolinianie go porywają, trzykrotnie musi Dania zużyć opór, stąd ten słynny Danyber, w którym mówi stację gramatyk, kronika żdolicki, od tej pory mężczyzna była bogata, a Dania biedą się stała. Nawet kobiety musiały zdobyć srebrne paciorki, jak i srebrne kolczyki, wszystko oddawać za własnego władcą Svena Mikulodego, tutaj widocznego Rudzielca na ilustracji. I co ciekawe, istnienie ten emporium handlowych jest przyczyną wielkiej dyskusji historyków, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy germańska, niemiecka historiografia powiedziała, to były osady saskie, to były osady nordyckie, nie słowiańskie. Badania ekologiczne w Wolinie mówiły, Wolin, prastare germańskie miasto, nie słowiańskie. Nawet utworzono czasopismo Jomsburg, które miały dowodzić wpływu kultury niemieckiej na Europę Środkowo-Wschodnią. Z kolei mapka pokazuje praca Józefa Widajewicza, że mówi odwrotnie, to wszystko są osady polskie. Widajewicz mówi wprost, Wolin został zdobyty przez Mieszka I na początku lat 60. długo przed chrztem Polski. I co się okazuje? Nauka polska po II wojnie światowej to podchwytuje w roku 1967 obchody tysięcznej rocznicy włączenia Pomorza Zachodniego do Polski. Patronowie późniejszy profesor Władysław Filipowiak, dyrektor późniejszego Muzeum Narodowego w Szczecinie. Stąd dyskusja, to też nie jest takie jasne i klarowne. Dzisiaj już wiemy, że ani jedni, ani drudzy nie mieli racji. Były to po prostu multietniczne, multikulturowe, ale z dominacją Słowian ośrodki handlu. Najprawdopodobniej Wolin nie był polski,
nie był niemiecki, bo po prostu osobą handlową, żyjącą podług własnego prawa i niezależną od wszystkich czynników politycznych. Jeszcze jedna ciekawostka. A propos dyskusji naukowych. Mówimy, że skoro tutaj te ośrodki są słowiańskie, to od kiedy są Słowianie? Dawniejsza historiografia mówi, że od V-VI wieku mieszkają tu Słowianie. Ale kiedy mamy badania terytorialne, które pokazują przyrost słojów i wiemy, że ten gród jest słowiański, bo widzimy jego technikę, pokazują nam, że pewne daty, kiedy żyją Słowianie, to jest po roku 700, a tak naprawdę całą serię pewnych dat to jest roku 700. Przesuwamy w naszą stronę, czyli przesuwamy do przodu te daty. Dzisiaj następuje kompletne wywrócenie w związku z tym chronologii zamieszkiwania tych terenów przez Słowian na rzecz późniejszej tutaj ich wędrówki i wytworzenia osób. I proszę Państwa, wtedy, kiedy mamy ten system prawa książęcego, kiedy istnieją te targi, kiedy istnieją te rynki, kiedy istnieją te grody, w końcu ten system się załamuje w wieku XII, XIII przeżywa już jawny kryzys. Dlaczego? Bo książęta dają pewne przywileje, a to temu kościołowi, a to temu rycerzowi, a to temu tym klasztorowi i powstaje taki ser szwajcarski dziura. System nie funkcjonuje z dziurami. I od wieku XIII rozpoczyna się kolonizacja na prawie niemieckim. Wszelkie pustki gospodarcze, pustki osadnicze, lasy, bagna, tereny zaczynają być zasiedlane. Dlaczego? Tak jak mówiłem, w Europie Zachodniej mamy nadmiar ludności. Ona wędruje z zachodu na wschód. I nawet taka stara pieśń flamandzka mówi, do kraju wschodniego wszyscy chcemy podążać konno, do kraju wschodniego chcemy razem, wszyscy na zielone puszcze, wszyscy na puszcze, tam będzie lepszy. I tak rozpoczyna się kolonizacja na prawie niemieckim, ale w zasadzie jest to już inna opowieść. Wtedy powstaną te wsie, które dzisiaj znamy. Wsie owalnicowe, choć ulicówki, gdy mamy mapę wsi na terenie Pomorza Zachodniego, które powstały ewidentnie w XIII wieku w ramach tej kolonizacji. Gdy mamy przykłady tych wsi, najbardziej typowe to jest właśnie Owalnica i ulicówka, czyli wzdłuż jednej ulicy. Być może także Okolnica, to też jest wieś kolonizacyjna na prawie niemieckim, raczej nie słowiańska. Powstają wówczas również miasta. Wy widzicie tylko mapę z miastami, które powstały między XIII a XV stuleciu. I to powoduje powstanie nowej sieci osadniczej, nowych dróg łączących te osiedla i nowy system. Słucham. W którym miejscu? Tak, nazwy niemieckie mamy przetłumaczone na słowiańskie. Zresztą mocno stosowane. Państwo, to są tereny słowiańskie, to jest była ich germanizacja właśnie w wyniku tej kolonizacji, z tym, że kolonia germanizacja trwała setki lat. Tutaj w rejonie Bytowa, Lechorka, do dzisiaj żyją Kaszubicz, Wierdzenie, słowiańscy mieszkańcy Pomorza. Kolonizacja, to znaczy germanizacja, nigdy się Pomorza nie skończyła, a w roku 45 myśmy dawne słowiańską wygnali, bo przecież ci Niemcy nie wyganiali skąd Słowia. Tylko przyjęli ci Słowianie kulturę niemiecką. Czyli mieszkańcy Trzebiatowa to byli dawni Słowianie, którzy przyjęli kulturę niemiecką. To trzeba też przyznać. Ale proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, kiedy patrzymy na XIX-wieczne koncepcje narodu, które pokazują jednoznacznie, czym jest naród i nie dopuszczają myślenia, że narody są sztuczne, a niestety są sztuczne i widzimy to, że proces tak zwanej akulturacji, czyli przybierania pewnych prądów kulturowych powodują to, że ulegają te grupy etniczne pewnym przemianom. Że tak naprawdę przez setki, przez tysiące lat nie ma czegoś takiego jak życia podług pewnych narodów. Dodajmy, kronika Wielkopolska w przełomu XIII-XIV wieku mówi wprost. Nie ma dwóch bardziej zgodnych narodów i bardziej się kochających populacji. Niemcy jest jak Pierzmo, czyli Jarzmo. A Jarzmo powiecie dwa koło inną w Jarzmie. I oni jak ci bracia w jednym jarzmie. Tak mówi kronika Wielkopolska. Jak spojrzymy na mapę polityczną, przez tysiąc lat istnienia państwa polskiego, to okazuje się, że najbardziej dbałą granicą w dziejach Polski, pomijając granicę górską na Karpatach i Sudetach, jest granica polsko-niemiecka. Albo do XIII wieku wzdłuż Odry i dalej Bobru, albo granica ta, która się krystalizuje w XIV wieku, czasach Łukietka i w zasadzie trwa do 1945 roku. To jest faktycznie ta sama granica. Oczywiście z drobnymi zmianami. To są najbardziej trwałe granice, podczas gdy granica polska na wschodzie setki kilometrów
cały czas próba z zachodu na wschód, z podbojami Rusi albo Rzeczpospolitej obojga narodów. Także zobaczcie, gdzie jest spokój na granicy, która pora jest najpowiedniejsza. Niestety wiek XIX, rodzący się nacjonalizmem, germanizacja Bismarckowska i hekatomba II wojny światowej, plan eliminacji narodu polskiego, także docelowo i w ogóle Słowian, spowodował to, że nie potrafiliśmy przez dziesiątki lat patrzeć normalnie na przeszłość tych ziem bez propagandy anty albo pro. I może tym akcentem, ale dodam jeszcze jeden. Wiecie dobrze o tym, że nie było bitwy pod Sedynią? To ciekawe, bo w podręcznikach pisze wszędzie, że było. Wiecie o tym, że nie było bitwy na Psim Polu? To też są bitwy. To historycy układają. Bitwy na Psim Polu wymyślili historycy już w XIII wieku, a bitwę pod Sedynią wymyślili historycy w XIX wieku, a najprawdopodobniej, jeśli w ogóle była zbrodnia, gdzie indziej. I tym niezbyt optymistycznym akcentem dla naszych podręczników. Dziękuję.